Cześć, tu Natalka i Kuba. Właśnie przyjechaliśmy do EC1. No i wiemy, że to kiedyś była elektrociepłownia, a teraz to jest Centrum Nauki i Techniki. Idziemy zobaczyć, czy to jest fajne i czy to zainteresuje dzieci. Idziecie z nami? To chodźcie! To miejsce to jest EC1, prawda? To jest, pochodzi od takiego słowa elektrociepłownia i akurat pierwsza. Naszym przewodnikiem była pani Ania. Bardzo fajnie opowiadała, wciągnęło to nas. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. I my się teraz zabawimy w taką grę, w której będziemy tę wodę przerzucać z jednego miejsca do drugiego. Zobaczcie, to prawdziwa elektrociepłownia. Teraz zrobili z niej takie muzeum. Takie fajne, zobaczcie. I zobaczcie, że jak się przyjdziecie, to te wagoniki się ciągną i po tej stronie, i po tamtej stronie, i nad naszymi głowami, i po... Słuchajcie, naszym zadaniem jest co najmniej do jedynki tutaj dopompować. Damy radę? To klikniesz start, dobra? Super. Dzięki naszej sile, a właściwie waszej, zobaczcie ile nam się udało prądu wytworzyć tam, gdzie ta kulka leci do góry, to tyle prądu się udało wytworzyć. Słuchajcie, no mnie się nigdy nie udaje tak wysoko. Słuchajcie, tutaj to nie jest muzeum, można wszystko klikać, przekręcać. Klikaj śmiało! Udało się uruchomić! W EC1 jest kilka stref, a w każdych strefach możecie się dowiedzieć czegoś innego. I słuchajcie, pierwszymi takimi naukowcami byli druidzi. Kojarzycie jakichś druidów? Walizka kuchowa, więc ją wyciągamy. I słuchajcie, kilka kroków w jedną stronę, można się obrócić z nią. W środku mamy żyroskop, czyli takie kółeczko, które się bardzo, ale to bardzo szybko kręci. Tu można sobie przesyłać wiadomości Morsem. No nie? To zrobimy kropkę. Zrobisz kropkę? A jak długo to kreskę. Super. A tutaj mamy rozpiskę. To co? Pojedynczymi literkami spróbujemy jakieś słowo nadać? Dobra. To Kuba słucha. Kuba napisze. Bardzo dobrze przygotowane dla dzieci. No i chyba zrobimy wszystkie eksperymenty. Tak,
poszliśmy do kina sterycznego. No i tam jest taki ekran, nie tak normalny jak w normalnym kinie, tylko jest taki bardzo okrągły. Taki półokrągły, bo to jest bardzo fajne, no bo to wygląda jakby to było takie zaawansowane 3D. Fajne jest to, że możemy wszystko dotknąć, no i sprawdzić. A teraz staruję stopnicą. Postaramy się teraz zrobić swoją własną podstówkę. Zobaczcie, co ja sobie zrobiłem. Wchodzimy do strefy głębokiego kosmosu. Właśnie skończyliśmy zwiedzać EC1. Jest dużo multimedii, dużo rzeczy, które można podotykać. Spędziliśmy tu ponad 3 godziny i wcale się nie nudziliśmy. Jak będziecie w Łodzi, no to koniecznie tu zajrzyjcie, no bo to jest naprawdę fajne. I można się nauczyć bardzo dużo fajnych rzeczy. Na początku myśleliśmy, że to nie będzie dla nas, bo z zewnątrz wyglądało to jak jakiś stary budynek i myśleliśmy, że to będzie to jakoś bardziej dla rodziców albo bardziej naukowe i my bardzo nic nie zrozumiemy. Ale to było fajne, bo było dużo multimedii, rzeczy, które mogliśmy podotykać i bardzo mi się podobało. To jest super przygotowane dla dzieci. Więc spokojnie będziecie mogli pójść tam nawet z 3-latkiem i też będzie miał co robić. Jak byliśmy we Warszawie, w Koperniku, wtedy nam się bardzo podobało. A jak byliśmy teraz w Łodzi, w EC1, no to wcale nie było słabsze od Kopernika. Wydaje mi się nawet, że fajniej, bo jest w takim starym budynku z klimatem. Przejdźmy do podsumowania. Poziom trudności. Do niektórych eksperymentów trzeba było mieć spryt i wiedzę. Więc 3 gwiazdki dla mnie i 3 dla Natalki. Zmęczenie. To centrum jest bardzo duże i nachodziliśmy się strasznie dużo. A jak robiliśmy jeszcze eksperymenty, to w ogóle byliśmy bardzo zmęczeni. 3 gwiazdki dla mnie i 3 dla Kuby. Zainteresowanie. To miejsce jest bardzo dobrze przygotowane dla dzieci i dużo multimedii było, a potem dowiadywaliśmy się, że uczymy się czegoś nowego. Więc 4 gwiazdki dla mnie i 4 dla Natalki. Cena, jak na ilość multimediów, zabaw i w ogóle, to cena nie jest wysoka. 3 gwiazdki. A wiecie, że tam nakręcili teledysk do naszej ulubionej piosenki z męskiego grania?